Dzień dobry, wnioski serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Fair Fage. I czeka nas bitwa, w której wciągniemy wojska w Gondoru w krwawą łaźnię. Zaczynamy. Nie będziemy prowokować wszystkich do ataku, ale po kolei ich sobie wybijemy. Świetnie. Teraz rozpocznij rozmieszczanie. I tak, Nazgul naprzód. Idealnie. Nawet całą naszą armię to możemy się na razie jeszcze wycofać do tyłu. Tutaj sobie ustawimy te naszą artylerię w tym miejscu. Mniej więcej właśnie tak. No i tak mamy olbrzymią przewagę. Oni nie mają szans. Reszty mogę nawet nie ruszać. I Nazgul gdzieś tutaj na przodzie, więc jedziesz, mój ty przyjacielu, jedziesz. Zaatakujemy ich. Nawet. Oni zaraz już weszli w zasięg, cudownie. Musimy strzelać. Są włócznicy, że trzeba na nich uważać tylko. Bo ciężka piechota z Dolamrot może nam zaszkodzić, o tak. Okej, artyleria i od razu na plecy im. Serio, powinniście już zacząć strzelać. Okej, dziękuję. Pięknie. I katapulty zostały zniszczone, cudownie. Co jest z wami? Czemu nie strzelacie? No nareszcie. Nie są zbyt celne, ale jak już przywalą i trafią, to jest na co popatrzeć. Świetnie, wycofam ich teraz. O, prawie już kawałeczek dalej byłoby piękne trafienie. Tutaj tak samo, niech podejdą jeszcze bliżej. No, katapulty są już zniszczone. A, jeszcze mam katapulty troli, nie zauważyłem. Wow, trzy oddział katapult. No to jest coś. Okej, w takim razie zróbmy tak. Wy już też strzelacie, cudownie. Co wy może? Przestańcie strzelać. Generalnie żyje, doskonale. Więc wy już nie strzelajcie. Ten oddział został rozbity jedną szarżą. Jeszcze włączymy sobie strach, żeby im pomóc. Pięknie. Co, panika już? Tak jest. W takim razie ponownie. Teraz wy atakujcie tutaj. A nasi Nazgule niech się zajmą tymi oddziałami. Plus przestańcie strzelać. A jak widzicie, ci orkowie już zadają dużo większe obrażenia. To będzie błyskawiczny odwrót ich. Aż cudownie, popatrz. Ci są już załamani. Teraz zaatakujemy tych. I w ostatnim momencie przestaniemy. Rozkażemy im przestać strzelać. Nie. Stop. Idealnie się zatrzymali. Dobra, teraz przestańcie strzelać. Wy tak samo. Wow, dobra, idealnie jeszcze... wykończyli. Nie, ładne to była, tak? Zawyć. I to by był koniec tej armii. Dobra, wy nawet nie musicie podchodzić, więc cofnijcie się spokojnie. Wy też. O, właśnie tego się boję. Koniec bitwy. Kontynuuj oczywiście. Co? Najpierw rozwalimy tych, właśnie ich boję. Aha, uciekają, no spoko.
To już nie będzie żadnego problemu. Nikt nie ujdzie żywy z tej armii. Cudownie. Pięciu straciliśmy i byli to jeźdźcy, którzy i tak się zrespią. O, oczywiście strać. Dziękuję. Teraz nowy atak na tych. Również wyłączymy im posiłki, żeby nam nie przeszkadzały. I zrobimy sobie jeszcze save'a. Gdyby mi się gra tam zacięła, ewentualnie bitwa, coś nie tak z bitwą by było i tak dalej. Dobra, zaatakujemy. Wtedy będziemy mogli przejąć te dwa miasta i... Gondor! O, jaki Gollum wkurwiony! Where's my cookies? Gdzie moje ciastka? Świetnie, od razu rozpocznij rozmieszczanie. Tak, oni są na gorszej pozycji niż my. W takim razie tutaj do tyłu. Dwa oddziały z katapultami w to miejsce. Balista również tutaj. I wy wszyscy płonące pociski. Wolnostrzał plus cała moja reszta piechoty za wami. Idealnie ustawiona ma być. Jesteście grupą, cudownie. Reszta natomiast ma zajmować się tutaj. Jest druga grupa. Mój dowódca tutaj. Moi łucznicy też tutaj. Pięknie. I zacznijmy koncert. Gdzie on się ustawił? On się ustawił tam aż. Doskonale. W takim razie podciągniemy nasze katapulty. Plus moje wojsko. Plus moje drugie wojsko, tu. Idealnie. Przyspieszmy to troszkę. Są już w zasięgu? Tak jest. Są już w zasięgu. Cudownie. W takim razie zmniejszymy prędkość. O, to zaboli. Pięknie. No, panowie, ale celować lepiej. Idealny ostrzał. Naszym Nazgulem polecimy naokoło. Nie, nie możemy polecić naokoło, ale w takim razie wyślemy całą naszą armię tutaj. Od razu do boju. Teraz tych. Tu na flankę. Łucznikami zajmiemy pozycję gdzieś tutaj. Świetnie. I Nazgul oczywiście też do przodu. Świetnie to wygląda. Naprawdę kozacka. Ach, idealne trafienie. No i to jest epickość, którą właśnie chciałem widzieć w Nowym Romie i którą nigdy nie zauważyłem. Bardzo ładnie. Wystrzelajcie tutaj. Ta katapulta niech strzela sobie tutaj. Balista natomiast niech stara się przynajmniej strzelać tutaj. Okej, świetnie. Tak, wy atakujcie tutaj. Wy tutaj. Wy również tu. Teraz wyznaczamy cele wszystkich do ataku. Ale ten kurz, ten pył, wszystko jest po prostu perfekcyjne. Okej, nowe cele. Strzelać tutaj. Wy również. Wy również. A idź, czy to było piękne trafienie swoich. Niestety. Nazgul w takim razie niech uciszy jego artylerię. Od razu zawyć. Te dwa oddziały niech ostrzelają ten. Świetnie. Tu już chyba nie będzie trzeba nawet uciszać ich. O Jezu, co tu się dzieje po prostu. Dobra, wywrócić, by tak samo zająć się tamtymi, wy zająć się tymi konnicą.
Wow, bardzo ładny. Bardzo ładny ostrzał, naprawdę. Podziwiam. Tutaj zamknijcie ich. Wy również. Jest mój Nazgul. Ten oddział, niech zaatakuje tą ciężką konnicę. Ten tutaj, świetnie. Moje dwa oddziały łuczników. Niech również zaatakują z tej strony. Plus cała moja artyleria. Niech wali we wszystko, co może. Albo powiedzmy, że wyłączymy już ten ogień, bo może być niebezpieczny dla naszych jednostek. Idealne. Nie, ale bitwa pierwsza klasa, naprawdę. Jak już się zdobędzie tą artylerię, to jest taka rzeź, że aż coś pięknego. Świetnie. Ten oddzielnik dalej oskrzydla ich. Tutaj również. Tam ci ciężcy miecznicy plus konnica. Dlatego się tak długo trzymają. Ale i tak nie wytrzymają naporu. Nie wierzę. Najbardziej mi się podoba ta poświata taka, wiecie. Kurz wzbijający się, te pochodnie, które rozświetlają pole bitwy. To jest epickie. Jest mój dowódca. Mój dowódca jest tutaj. W takim razie niech od razu zacznie... zbierać w zasadzie żniwo. Dobra, dostał dużo rozkazów. Myślę nawet, że tą bitwę też możemy sobie na spokojnie przyspieszyć. Wy atakujcie tamtych, cudownie. Te katapulty niech sobie nawet też tam strzelają. Wy natomiast tutaj ten oddział ściga ich dalej. Wszystko idealnie. Dobra, przyspieszymy to już troszkę, bo to jest wygrane. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Te niedobitki trzeba pościgać. Jest ich dużo. W takim razie. Wszyscy w to miejsce, wy tak samo, wy również. I generał pada, doskonale. Staj, nie strzelać. Doskonale. Co tu jeszcze zostało? Ktoś tu jeszcze strzela, Jezus Maria. Nie lubię, jak mi się tak porozbiegają. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Pięknie. Został ktoś jeszcze? Nie, wszyscy zostali zabici. W takim razie ta armia jedna z ostatnich armii Gondoru została już całkowicie unicestwiona. Uścigamy tamtych jeszcze. Ci tutaj są już w zasadzie poza granicą mapy. No i to jest ten ostatni oddział, więc bez problemu. Troszkę nasza ucierpia balista chyba, ale to szczegóły. Dobra, kontynuuj. Wybijmy ich do końca i będzie koniec. Wybijmy ich do końca i będzie koniec. Yeah. Cudownie. 776 straconych. Piękna szarża. 1500 jego. W zasadzie całą armię zniszczyliśmy. Również strać. Możemy ich bez problemu zniszczyć. Teraz kolejni. No to tych to już bez jaj. Nie będziemy się z nimi bawić. I ostatnie również. Strać. Do widzenia. Pięknie. Jak tu wygląda ta obrona? No, troszkę mają tej obrony, ale poczekamy, aż wyjdą z miasta. Tymczasem my sobie zaatakujemy w następnej turze. Kolejne tej osadę Etring. Bardzo ładnie.
Doskonale. Mamy 2000. Ten koleś już nad. Znaczy ten Nazgul. Koleś. Ten Nazgul już nadciąga z odsieczą. Rekrutacja zakończona. Katapulta. Cudownie, katapulta troli teraz. Może na razie się wstrzymamy. Co prawda, mógłbym zrobić kolejną armię. Widzicie? To naprawdę dużo tego wszystkiego. Dziadostwa. Jednak chciałbym. No, mieć jednak jeszcze jakiś tam dochód. Więc poczekamy. Na razie nic nie będziemy więcej robić. Ty wracasz tutaj, świetnie. Ty natomiast idziesz tutaj i ustaw mi jedną wieżyczkę w tym miejscu. I w zasadzie widzę teraz już wszystko. Pójdziemy sobie jeszcze ustawić jedną tutaj. Tą armię weźmiemy stąd sobie, jeżeli pozwolicie. O, normalne podatki by się przydały, cokolwiek co by się przydało, co by utrzymało porządek. Jeden oddział, wiesz co, to ty idź sobie tutaj na spokojnie. A tym oddziałem pójdziemy na Rohańczyków jeszcze, którzy są pewnie gdzieś tutaj. Mhm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz szósta. Dużo. Dużo wojska. Świetnie, kocham to, zapiszemy grę. I zakończymy tutaj. Gdy Gondor padnie już dokumentnie, to skierujemy się na Rohan. No ale zobaczcie, jednak wszystkie wybili wszystkie te krucjaty, jakie tutaj były. My tą naszą północną armią też nie będziemy za bardzo mogli szaleć, bo to jest taka armia śmieciowa. Tam jest bardzo dużo jednostek najprostszego typu, w stylu włóczników, może jeden oddział troli, coś takiego i nic więcej ciekawego nie ma. Idealnie. Dobra, ci są już na wyczerpaniu. W takim razie atakujemy tutaj, od razu szturm. Nie zdąży dostać garnizon, no bo to w następnej turze się dostaje. Strać. Pięknie. No i od razu splądrujemy sobie całe miasteczko. Cudownie. Cudownie. Wymiana zboża, stajnie. Dom publiczny, pracownia. Drewniane mury, strażnica, żadnych niepotrzebnych budowli, od razu sobie Melkora zbuduję, tutaj rozwiniemy i będziemy dalej podróżować naszą tą drugą armią. Ci natomiast niech sobie siedzą i gniją powoli w tym zamku, jeszcze tylko dwie tury, więc nie będzie to za dużo problemu z nimi. Wy wejdziecie do Minas Tirith, cudownie, wy również wejdziecie do Minas Tirith. I mamy 2000 już na plusie, świetnie. Dobra, a wy na ten natomiast koleś. Wiesz co, niech. O, właśnie o to mi chodziło. Tutaj sobie postawimy wieżyczkę. W następnej turze zaatakujemy to miasteczko, a ten generał będzie nam nadzorował to miasto całe. Szkoda tylko, że nie mam tutaj żadnej katapulty, żeby móc szybko, szybko rozprawić się z tą armią. Chyba, że wysłałbym teraz nas góra mniej więcej gdzieś tutaj. Można gdzieś tutaj ustawił sobie wieżyczkę w tym miejscu, żebym widział, co się dzieje. Bo oni dosyłają tam jakieś posiłki, ale nie zdążą dosłać na tyle prędko, by zapobiec tragedii. Co to jest? Misja nieudana. Wzmocni region. Szał mi z tym. Zakończona rekrutacja. Orkowie. Kolejka wiem, że wstrzymana jest. Zróbmy sobie save'a. Mordor. Pięknie. W następnej turze w ogóle, jak ci już dojdą, możemy szpiega kolejnego zwerbować? Niekoniecznie. Połączymy sobie te siły na pewno i w następnej turze zaatakujemy to kolejne miasto. Tutaj zostawimy jakiś mały garnizon. Te trzy miasta będą nasze, to jest kolej czwarte.
Zobaczmy szpiegiem, co tu jest. Co, widzę kopalnię. Będzie na pewno to cenny łup dla nas, jeżeli chcielibyśmy je zająć. Tu jest kolejne miasteczko. Jak widzicie, jest miasteczek, jest tu na miasteczek, więc będzie to na pewno dla nas owocne przedsięwzięcie, zajęcie tego wszystkiego. Tutaj jest świetny handel i to są dwa główne teraz ośrodki handlu Gondoru. Właśnie to miasto, Dol Amroth, Amroth i coś tu jeszcze powinno być dużego. To jest to sobie jakimś unikalnym. Fajnie wygląda, fajną ikonkę ma. Coś jeszcze powinien tutaj zrobić? Chyba nie, ta z ludźmi z Dalland. Już nie wiem ile tur zapominam o tym. Gdzie to? O, właśnie. Sojusz, prawa handlowe. No, że jest zaakceptowane, oczywiście. Dobra, i teraz wracamy do Isengardu. By zaproponować im ten w końcu to prawa handlowe. Czy nie wiem, czy oni się zgodzili ostatnio, czy nie, ale postaram się wymusić na nich tą decyzję. Mordor, zapisz pliki wszystkie. Skończymy turę. Tura 70. Podbicie Śródziemia całego nie będzie stanowiło dla nas wielkiego wyzwania już na tym etapie gry, ponieważ jesteśmy potężni. Rozwinęliśmy się bardzo mocno, bardzo intensywnie. Produkujemy nowe siły. Szkolimy żołnierzy i walka będzie coraz bardziej epicka. Czy raczej zagłada dobrych frakcji. To jakąś armię tutaj stworzyli. Wykrwawią się na Haradrimach. Bardzo ładnie. Haradrimowie troszkę ich osłabili. Ja natomiast dobiję. Jednak Gondor walczący równocześnie z Haradem i Mordorem to za dużo dla niego. Dla komputera oczywiście. Nawet na bardzo trudnym z garnizonem. Gildia złodziei? Nie. To jest wydawanie niepotrzebnie pieniędzy. Nowa misja. Zajmij osadę. Oczywiście. I to nawet zrobimy sobie natychmiast. Zostawimy sobie tutaj jeden oddział tych. O, nie są zbyt zadowoleni, ale witam. No i oczywiście szturm na miasto, pełne zwycięstwo, strać i sprawy. Doskonale. Rekrutować nic nie możemy, ale na pewno zatrzymamy się tutaj przez chwilkę, bo musimy rozdzielić sobie troszkę siły. Tych wyślemy na pewno tutaj. Dodatkowe świątynie Melkora się przydadzą. Co mamy w tym miejscu? Wszystkim naprawimy sobie wszystko. Jest to pracownia gerbarska, drewniany mur. Łuczarze, stajnie, hodowla owiec, rynek, strażnica, dom publiczny, ratusz. Szukam jakichś, wiecie, świątyń, nie świątyń. Wtedy będę je niszczył. I okej, okay, zajmijmy się oczywiście tą armią tutaj. Zrobimy to, myślę, że zrobimy to na automacie, już nie chcę mi się prowadzić taki mały potyczek. Pełne zwycięstwo. Myślę, że podobne straty bym poniósł nawet. Oho, a z tego? Widzenia. To sobie połączymy siły. I możemy nawet pójść jeszcze dalej, ludziska, wiecie. Zostawimy sobie również tutaj jeden oddział. Dzisiaj jest całkiem nieźle. Tutaj ustawimy sobie wieżyczkę, żeby widzieć więcej. I zaatakujemy to miasto, robiąc istny blitzkrieg na ziemiach. Gondoru. Chciałbym zobaczyć tę osadę, jak się tutaj znajduje. Dan Harrow. To jest wioska. Zobaczymy ją sobie na pewno. I sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda z tej strony. Czy tu jest jakieś miasto dodatkowe? Czy już chyba nie? Nie, tutaj nie ma żadnego bodajże miasta. Jedynie handel trwa do portu. Plus tego, tej osady, ale ona jest tak daleko, że nie mamy na to żadnego wpływu. Zobaczmy dalej. Mordor w Gondorze. Co? Znaczy, o, czarni numerojczycy. Troszkę szkoda ten oddział zostawić w tym miejscu. Więc naprawdę strasznie drogi w utrzymaniu, ale przerzucimy go na pewno do Minas Tirith. W Minas Tirith zwerbujemy, doszkolimy sobie na pewno oddziały. Mam te złote trole.
Tutaj natomiast budują się już te rzeczy, czy nie? Nie, nie budują się, jeszcze nie będą się budować. Misja zakończona sukcesem. O, to była nasza nagroda ogólnie. Ci spieszeni numerojczycy, zajebiście. Kolejka, wiemy o tym. I teraz nadeszła jeszcze chwila, by tutaj się tym zająć. Myślę, że będziemy to oblegać. Drabiny i tyle. Co jest? Relacje pogorszone z Rohanem. Rozpaczliwe. No oczywiście, że rozpaczliwe. A co miałoby być innego? Co innego niż rozpacz i śmierć dla niskotowie. Dobra. Skończmy w takim razie turę. I zobaczę. Zapiszemy grę na początku. Mordor. I skończmy turę. Zobaczymy, co Gondor zrobi. Ta krucjata cały czas trwa, wiecie, ona będzie trwała do... w zasadzie do momentu, no, pokonania przeciwnika. Czy pokonania... zdobycia Edorasa, tak. Oni tam przyślą posiłki. Możemy na to czekać, powiem wam. Bo... nie sądzę, by byli w stanie się przeciwstawić nam. Gorzej, że dostanie teraz te jednostki z garnizonu i to będzie parę elitarnych jednostek. Gdzie przy ewentualnym szturmie mogłyby być bardzo duże problemy z pokonaniem ich. I ci wyszli nam naprzeciw. Z miasta, czyli dostaną się pod ogień naszych katapult. Idealnie wręcz. Doskonale, 1600. Mamy nawet fajne siły. Bez problemu. Dobra, tylko te jednostki go ratują, ale ta bitwa już w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, hejka!